Firma Fast obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. W tym czasie zdążyła stać się liderem branży budowlanej. Kompletne systemy ociepleń, tynki, kleje, farby i inne produkty budowlane są chętnie wybierane przez zawodowców i osoby prywatne w krajach na terenie całej Europy. Firma została stworzona po to, żeby handlować częściami motoryzacyjnymi. I to był początek działalności tej firmy, o której 25-leciu możemy dzisiaj powiedzieć. Łańcuszki rozrządu do malucha albo podobne części były prawie nieosiągalne i my to właśnie rozprowadzaliśmy gdzieś poprzez stacje benzynowe, ale to było krótko, to było bardzo krótko. Z ideą produkcji zapraw klejowych pierwszy raz się z tym spotkałem w Kanadzie, w zaprzyjaźnionej firmie w Toronto. To mi dało do myślenia, że coś takiego moglibyśmy by też zrobić. Powoli i rozrosliśmy się do tej wielkości, którą jesteśmy obecni. Zanim pozyskaliśmy przedstawicieli już w ramach rozwoju firmy, sami żeśmy pełnili wszystkie te funkcje. Na początku to ja poza tym, że uczestniczyłem fizycznie w produkcji, to sam jeździłem, zdobywałem klientów, sam rozwoziłem towar. To prawda, mieliśmy jednego pracownika fizycznego i mieliśmy sekretarkę plus komputer z twardym dyskiem 20 mega. Ponieważ nie mieliśmy, jeszcze nie było wtedy nawet faksów, to mieliśmy dalekopis i posługiwaliśmy się dalekopisem. To były takie czasy. Mieszaliśmy naprzemiennie, jeden tydzień ja, jeden tydzień Paweł, przebierając się, zakładając fartuchy, maseczki i jak to mówiliśmy, zanurzamy się w chemię. Ja myślę, że mieliśmy szczęście do ludzi. Po prostu mamy naprawdę fajną załogę. Ludzie, którzy z nami w tej chwili pracują, to bardzo często pracują z nami 15 i 20 lat. To cieszy, bo to znaczy, że obydwie strony są zadowolone i darzy mi się jakimś zaufaniem. Zaczynałem pracę w firmie Fast. Pamiętam, park maszyn był bardzo skromny. Był to jeden dissolver duży i jeden dissolver mały. Też praca była tylko ręczna. Dzisiaj firma się bardzo mocno zmieniła. Pracę wykonują w dużej mierze automaty i dwa roboty. To była taka mała fabryczka, w tej chwili to jest bardzo duża fabryka. Na przykład nasza gładź do wnętrz, nasza mineralna szpachlówka elastyczna, nasze tynki siloksanowe samozmywalne, nasze tynki silikonowe, farby, grunty. To wszystko jest na najwyższym poziomie. Bardzo szybko reagujemy, nie zostawiamy wykonawcy z problemem, tylko jest szybka reakcja, konsultacja z chemikami i fachowa pomoc i odpowiedź. Największą satysfakcję czerpiemy z tego, że nasi kontrahenci nas również traktują jako partnera w osiąganiu swoich celów. Współpraca pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, czy też poszczególnymi osobami daje gwarancję sukcesu. Bez tego nie istnieje się na rynku. Markę Fast wyróżnia na rynku przede wszystkim sposób postępowania z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań recepturowych. Mimo że na co dzień funkcjonujemy w Zielonej Górze i te warunki za oknem pogodowe są takie, a nie inne, jesteśmy w stanie w pracowni laboratoryjnej dokonać symulacji warunków pogodowych panujących na równiku albo chociażby na Alasce. Współpraca z bezpośrednimi współpracownikami, jak i poszczególnymi działami w firmie jest nie do przecenienia. Nie ma możliwości, żeby firma Fast funkcjonowała bez kolorów i to jest praca tak naprawdę kilku osób i doświadczenie wielu lat. Wiemy, że kolor to jest ostatnie ogniwo, które widzi klient i tak naprawdę musimy dołożyć wszelkich starań zawsze, żeby ten kolor miał w sobie takie składowe pigmentów, które super zachowają się na warunki atmosferyczne. Produkty fastowe zwiedziły już właściwie całą Europę.
Ponieważ dostarczamy towar do Hiszpanii, do Włoch, do Francji, oczywiście Niemiec, Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest naszym największym odbiorcą. Muszę powiedzieć, że takie duże załadunki może są spektakularne ze względu na to, na odległość, jaką pokonują nasze produkty. Aczkolwiek bardzo często, jeżeli chodzi o wysiłek taki spedycyjny i logistyczny, są to załadunki, które może nie jadą tak daleko, ale jednak są to załadunki takie łączone. Najdalej nasze produkty dotarły aż do Stanów Zjednoczonych. Był to załadunek w Zielonej Górze. Ładowaliśmy tynki, kleje właśnie u nas na tirze. Później tir został wysłany do Gdyni, do portu i oceanem dotarło do Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę w tych czasach to każda firma potrzebuje tego kontaktu z klientem, takiego kontaktu bezpośredniego, można powiedzieć, bo jesteśmy wtedy bliżej tego klienta, docieramy do niego w taki bardziej prosty sposób. My głównie skupiamy się na Facebooku tak naprawdę, to jest taki główny kanał, jeżeli chodzi właśnie o te media społecznościowe, gdzie kontaktujemy się z klientem, który tak naprawdę mógłby nigdy do nas nie trafić, gdyby właśnie nie ten Facebook. No na pewno nie sądziliśmy, że po 25 latach od powstania w roku 91 będziemy tak w takim dużym zespole, z taką dużą sprzedażą, z takim rynkiem, z taką ilością czy bazą klientów. Powiem szczerze, chyba nie myślałem, co będzie za 25 lat, ale ten poziom rozwoju, patrząc tak retrospektywnie w przeszłość, zadowala nas. Po prostu to cieszy, bo właściwie każdego roku szliśmy do przodu. W ciągu 25 lat firma Fast zmieniła się nie do poznania. Jednak teraz to dopiero początek. Przed nami kolejne ambitne plany, sukcesy i osiągnięcia. Jesteś ich ciekaw? Dołącz do nas na Facebooku.